Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj mamy okazję gościć sekretarza stanu, pana ministra Stanisława Szweda, Ministerstwo Pracy i Rodziny. Jest akurat konferencja poświęcona też osobom starszym, ale przy tej okazji też rozmawialiśmy o naszych problemach, takich problemach jak protesty, takich problemach jak praca, jak zwalnianie działaczy związkowych, czy też zatrudnienie obcokrajowców i w tych tematach, czy też emerytury stażowe. Chciałbym teraz poprosić pana ministra też, bo to jest też moment, kiedy państwo mogą się dowiedzieć o wielu rzeczach, które będą proponowane w kraju, w Polsce, które zadowolą obywateli, bo ku temu ma właśnie służyć rządzenie, a nie ku temu, żeby niszczyć. Dzień dobry państwu. Dzisiaj spotykam się z sekretariatem emerytów i rencistów w temacie znanym Emerytura Plus, czyli tych rozwiązań, które rząd proponuje, ale też dziękuję panu przewodniczącemu Waldemarowi Kręcowi za możliwość spotkania z prezydium zarządu regionu łódzkiego. No i tak się złożyło, tak to w życiu związkowym, że dzisiaj też jest, był protest pracowników miejskiej komunikacji w Łodzi i w tej sprawie też rozmawialiśmy. Był wyznaczony przez ministra rodziny mediator. Ta mediacja trwała, był ten strajk ostrzegawczy. Liczymy na to, że tutaj dojdzie do porozumienia. Zdumiało mnie wystąpienie wiceprezydenta Łodzi, który zaatakował Związek Zawodowy Solidarność, gdzie wiemy, że w tym proteście uczestniczą wszystkie związki, ponad 70% załogi wzięło udział w referendum, ponad 90% wypowiedziało się za strajkiem ostrzegawczym i tutaj no, mogę zaapelować do władz miasta Łodzi o to, żeby no, szukać porozumienia, a nie zaogniać konflikt. Postulaty są płacowe do rozstrzygania na poziomie pracodawca, związki zawodowe i też o tej sprawie rozmawialiśmy. Ale też przy okazji o innych sprawach związanych zarówno z problemami w innych firmach. W naszym ministerstwie są związane sprawy z dialogiem, z prawem pracy, czyli tematy, które są bardzo bliskie też Związkowi Zawodowemu Solidarność. To właśnie dziś spotkanie z emerytami, z rencistami. Rząd planuje tutaj wsparcie właśnie tych osób poprzez 13. emeryturę, ale także poprzez zwiększenie, rewaloryzację emerytur. Tak, tutaj jeszcze mamy w pamięci stanowiska Komisji Krajowej z 2017 roku i między innymi sekretariatu apelujące o to, aby zmienić choćby kwestie związane z waloryzacją emerytur i rent. Odpowiedzieliśmy na to, mamy waloryzację kwotowo-procentową, gdzie zapewniamy to najniższe świadczenie na poziomie 70 zł brutto, czyli wszystkie osoby, które otrzymują emerytury do 1966 zł mają gwarancję waloryzacji na poziomie 70 zł brutto. Też podnosimy najniższą emeryturę z 1100 zł do 1200 zł, czyli to jest o 100 zł wyższe świadczenie i w tym ostatnim okresie ponad 30% wzrostu najniższej emerytury. Chodzi nam też o to, żeby poprawiać sytuację tych osób, które mają najniższe świadczenia. No i to dodatkowe świadczenie, które będzie 1 kwietnia wypłacane, czyli 13 emerytura 1200 zł brutto, dla każdego uprawnionego. I łącznie w 2020 roku ponad 21 miliardów złotych będzie wpływać na konta emerytów i rencistów, ale zapewne będziemy też rozmawiać na spotkaniu z sekretariatem o innych problemach, które dotyczą osób starszych, seniorów, bo przecież tu jest też kwestia opieki, te programy, które realizujemy, zarówno opieka 75+, czyli wsparcie dla osób starszych, czy inne kwestie, leki, powyżej 75 roku życia. To są te tematy, na których dzisiaj też będziemy dyskutować. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera właśnie osoby najstarsze, emerytów, rencistów, seniorów. No właśnie tak dzisiaj mówimy o tym Emerytura Plus, czyli ten plus wszędzie się dodaje i również tej działce dotyczącej osób starszych również jest tutaj ważne, bo mieliśmy i 13. emeryturę, zmianę waloryzacji, ale będzie i w przyszłym roku też 14. emerytura. Wspomniałem o programie Opieka 75+, Leki 75, ważny też myślę projekt, który wprowadzaliśmy w życie Mama 4+, czyli też danie świadczenia tym osobom, mamom, głównie tej mamom, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Ojcowie też mogą w tym uczestniczyć. Uczestniczy kilkadziesiąt osób, które z różnych przyczyn nie wypracowały sobie stażu emerytalnego i z tego też korzystają, mogą mieć dofinansowanie na poziomie najniższej emerytury.
czy też 1200 zł. Czyli te rozwiązania są wprowadzane. No i też programy, które są skierowane bezpośrednio do seniorów. Z jednej strony dla samorządu, czyli program Senior Plus, czyli możliwość tworzenia klubów i domów dziennego pobytu dla seniorów. I drugi program ASOS, czyli dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, aby pobudzić też aktywność, dać możliwość uczestniczenia w takim życiu aktywnym seniorów. To też jest, myślę, ważny element tej naszej polityki senioralnej. To jeszcze ja chcę wrócić do tej 13 emerytury, to spory zastrzyk gotówki też właśnie dla seniorów, którzy większość pieniędzy właśnie wydają na przykład na leki. Te pieniądze są seniorom bardzo potrzebne. 1200 zł to jest 981 zł netto od 1 kwietnia. W tym samym czasie, jak emerytury i renty, będzie to dodatkowe świadczenie. Nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych papierów. Zwolnione to jest z egzekucji, z jakichś niewliczanych do dodatków czy dochodów, które uprawniają do innych świadczeń. Także myślę, że jak już mamy ten drugi rok obowiązywania tej ustawy, a wcześniej to była uchwała, a teraz prowadziliśmy to już na stałe rozwiązanie. Myślę, że to jest też bardzo dobre rozwiązanie dla wszystkich seniorów. I tutaj z tych opinii, które mamy, wszyscy się cieszą, że takie świadczenie jest. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.